Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Jak ustaliły media, PiS zamierza już niedługo ogłosić koniec programu 500. Wstrzymaj się jednak z okrzykiem hurra! Jeden program socjalny mniej, może wreszcie obniżą nam w Polsce realnie obciążenia podatkowe, no bo przecież skoro jeden program socjalny będzie mniej, to będzie mniej pieniędzy z budżetu do wydania, a więc może będzie trzeba mniej pieniędzy nam, Polakom, zabrać na kurde im mniejsze podatki. Tym lepsze, bo to bardzo ładnie stymuluje gospodarkę, stymuluje ludzi do tego, żeby ciężko pracowali, stymuluje przedsiębiorców, żeby inwestowali, a dzięki temu jest więcej towarów i usług, no bo ludziom chce się pracować, jak większa część zarobków zostaje dla nich, a im więcej towarów i usług, tym mniejsza inflacja. No kurde, samo dobro. No drodzy Państwo, no niestety nie, gdyż likwidacja programu 500 plus będzie jednoznacznie oznaczała start programu 700, plus. Pies po prostu uznał, że 500 plus to za mało, żeby oddziaływać w sposób Zadowalający na tak zwany socjalny elektorat, i że po to, aby kupić głosy wyborców w nadchodzących wyborach, potrzebne będzie 700 zł. Oczywiście oficjalnie to chodzi o coś zupełnie innego. Nie no, zupełnie, przecież przede wszystkim to w ogóle nie chodzi o wybory. To, że zamierzają to ogłosić w ramach kampanii wyborczej, to nie ma znaczenia z wyborami. W, 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 ogóle, w ogóle się nie wiąże. Wiecie, drodzy Państwo, jak wchodzi człowiek do restauracji i zamawia jedzenie, to nie ma to żadnego związku z tym, że jest głodny. Nie, nie, no w ogóle, no po prostu no. wszedł do restauracji, zamówił jedzenie, bo jest syty i, i nie ma ochoty go jeść. No, to, tak, tak samo ogłaszanie nowego, jeszcze wyższego programu socjalnego w ramach kampanii wyborczej i nie ma nic kompletnie wspólnego z kampanią wyborczą, bo przypominam, że już, drodzy Państwo, 4 czerwca 2022 roku, czyli w sobotę, rusza w zasadzie kampania wyborcza pis przed ostatnimi, przed najbliższymi wyborami. MIP, czyli wyborami parlamentarnymi, potem po tej konwencji będą jeździć po Polsce, no już w przyszłym roku, drodzy Państwo, przecież mamy wybory. Oficjalnie, wiecie o co chodzi? Oficjalnie chodzi o to, że yy, no, wartość 500 plus się zdewa zdewaluowała. I w tej chwili te 500 zł jest warte mniej niż 400 zł w 2016, kiedy to program 500 Plus startował. No i w związku z tym trzeba podnieść. Oczywiście pisowcy. Na pewno się nie zająkną nawet na minutę, że te, ta wartość tych 500 zł to sama się nie zdewaluowała, że ona została zdewaluowana przez inflację, a inflacja to jest ich wina. Ni, 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 nie Putina, ni, nie Tuska, nie Woźniaka, tylko pisowców. To pisowcy jeszcze niedawno gadali, że inflacja jest całkiem spoko. A jeden taki pan, co to formalnie jest niezależnym bankierem, ale ma swoją fuchę dlatego, że go politycy wybrali, mówił, że w ogóle nam deflacja grozi. No, drodzy państwo. I to, że dodrukowywali setki miliardów pieniędzy i pusty pieniądz ładowali w gospodarkę w czasie pandemii COVID-a, to, 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 to nie ma w ogóle nic wspólnego z inflacją. To, że zabraniali firmom pracować, Działać, a ludziom pracować, przez to było mniej towarów i usług na rynku, to też nie ma nic wspólnego z inflacją. To, że cała masa tak zwanych przedsiębiorców dostała górę kasy, z którą nie wiedziała co zrobić, więc władowała to na konta, mimo praktycznie zerowego oprocentowania, więc Banki no, nie chciały dawać oprocentowania, więc ludzie wyjęli swoje pieniądze, bo i tak na kontach było zerowe oprocentowanie, więc się pojawiło jeszcze więcej pieniędzy na rynku, więc się wywołała jeszcze bardziej inflacja. Nie, to nie ma w ogóle nic znaczenia. Słuchajcie, to się samo się tak się zrobiło. Samo, samo. Oczywiście, że samo. E, mo, I teraz tak, media się zastanawiają, jaki to będzie miało wpływ na inflację. No, moim zdaniem odpowiedź na to jest oczywista, ale oczywiście zaraz odpowiem. Natomiast najpierw jeszcze odpowiem na pytanie, które być może ktoś już tam zadawał w komentarzu. Krzyśku, ale dlaczego ty twierdzisz, że 500+, plus to jest program socjalny? Przecież 500+, plus to jest program prodzietnościowy. Jak 500 plus było wprowadzane, to mówiano, że to po to, żeby się urodziło więcej Polek i Polaków. No mówiono. A potem się okazało, że gucio to daje, że mimo wszystko brodzi się w Polsce zdecydowanie za mało dzieci. Potem w ogóle jeszcze było 200 tysięcy nadmiarowych zgonów w związku z polityką prozdrowotną i zarżnięciem systemu opieki zdrowotnej. A w dodatku jeszcze przez te różne paranoje, i na przykład to, że ludzie bali się, Zajść w ciążę, bo nie wiedzieli, jak to będzie z porodem, czy w ogóle pozwolą dziecko zobaczyć, i tak dalej. Więc jeszcze dzietność całkowicie spadła. No i to, to, to wszystko szlak trafił. No i pisowcy oficjalnie przyznali, to chyba jeszcze przed erą covid że 500 Plus to już nie jest po to, żeby więcej dzieci się urodziło, tylko po to, żeby zapewnić. Dobrostan dzieciom. Mówiąc krótko, żeby dzieci miały kasę. Nie? No bo to przecież wiecie, to tak nie może być, żeby dzieci miały kasę z tego, że ich rodzice pracują, a jak pracują, to zarabiają pieniądze i jak zarabiają pieniądze, to ułożą na utrzymanie dzieci. Nie, nie no to, to drodzy Państwo, no tak było przez tysiące lat, i, i, ale to, to, to się nie sprawdza. No, tak nie może być, żeby rodzice ze swojej pracy utrzymywali dzieci. No no, 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 ludzie, no to, to jakieś takie zbyt zdroworozsądkowe. Nie! Dzieci muszą być utrzymywane z 500, plus. a to, że 500 zł za cholerę nie starczy na utrzymanie dziecka, nawet na jakiejś bardzo małej wiosce, to, to nieważne. Tak jest, tak jest, i w ogóle nie zadawaj zbędnych pytań. No, no, tyle. Także mówiąc krótko tak, no na początku miał być to program, który zwiększa dzietność, potem się okazało, że nie zwiększa dzietności, więc wprost powiedzieli, no to już teraz nie ma zwiększać dzietności, tylko teraz ma być takim programem rodzinnym, socjalnym. Także wiem to po prostu z Państwa odpisu. Jak, pro, jak zmiana 500 plus na 700 plus wpłynie na inflację? No będzie ją stymulować, to znaczy sprawi, że inflacja będzie jeszcze większa. W Zależności od tego, kiedy to wprowadzą, albo przez zmianę 500 plus na 700, plus podbita zostanie inflacja o kilka punktów procentowych i nie wiem, normalnie byłaby 17, a będzie 19, albo mm, jeśli to wprowadzą już daj Boże na trendach spadkowych i powiedzmy, by już spadło do poziomu, powiedzmy, nie wiem, 7, to będzie 8,5. A, a, albo 9, tak? Natomiast na pewno podwyżka programu 500 plus spowoduje, że inflacja będzie większa niż gdyby nie było 700, plus, tylko było 500. Plus. Tak samo, gdyby nie było w ogóle programu 500, plus, to inflacja w Polsce byłaby niższa. Gdyby nagle skasować program 500, plus, to spowodowałoby obniżenie inflacji w Polsce. Natomiast tutaj trzeba być uczciwym. Program 500 Plus i tak dużo mniej stymulował inflację niż te przebrzydłe tarcze, które pisowcy wymyślili, ze szczególnym uwzględnieniem tarczy antykowidowych. Te tarcze antykowidowe spowodowały w krótkim czasie wpompowanie w gospodarkę setek miliardów złotych bez pokrycia, i to one są winne bardzo dużej części szalejącej w Polsce inflacji. Więc to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Gdybym miał na, mógł się na przykład cofnąć w czasie do 2019 i zablokować jedną rzecz, albo program 500+, albo te, te tarcze i zdecydowałbym się zablokować tarcze, to na pewno dzięki temu dużo bardziej powstrzymałbym inflację, niż gdybym zablokował program 500+. To jest niewyjęte. Także ja mam nadzieję, że tych tarcz pisowcy już nie będą robić. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś odpowie za te tarcze, bo to było bezprecedensowe rozdawanie publicznych pieniędzy, moim zdaniem bez ładu i składu. I to było strasznie szkodliwe. I my przez długi czas z tego nie wyjdziemy. No ale to już było. I teraz rozmawiamy sobie, drodzy Państwo, o podwyższe z 500 plus na 700 plus. Które to, moim zdaniem, jest podłością. Dlaczego? Ano z bardzo prostej przyczyny. W Polsce mamy szalejącą inflację. Ta inflacja nam rośnie i to nam rośnie w sposób coraz bardziej niekontrolowany. Kłamstwem jest pierdzielenie, że jest to wina Putina, gdyż rosła inflacja nam bardzo mocno już przed wojną na Ukrainie. Ale co jeszcze jest istotne, jest taki Indeks w ramach inflacji, jak inflacja z pominięciem skutków wzrostów cen paliw i prądu. Czyli nawet gdyby odjąć nie tylko ceny benzyny, ropy naftowej, węgla i prądu, ale także ich skutków, czyli np. tego, że chleb jest droższy, bo, bo droższy jest gaz. Gdyby to wszystko skasować, to i tak mamy wzrost inflacji. Rozumiecie? W związku z tym ta inflacja już się wymyka spod kontroli, ona już jest na tyle wysoka, że zaczynają się pojawiać bardzo chore zjawiska rynkowe, takie jak na przykład gromadzenie, yy, gromadzenie zbyt dużych zapasów. Firmy zaczynają sobie budować magazyny. Tylko po to, żeby, żeby kupować masę rzeczy i tam trzymać. Dlaczego? Bo doskonale zdają sobie sprawę, że przy tak szalającej inflacji zarobią na tym kupę kasy. A to jest chore. Firma produkcyjna powinna zamawiać towar, przepraszam, powinna zamawiać surowce tyle, ile aktualnie jest w stanie przerobić, i powinna tak. Optymalizować dostawy, żeby przychodziły dostawy właśnie wtedy, gdy będzie to przerabiać. Dzięki temu mrozi jak najmniej kapitału i zarabia na przerabianiu surowców na produkt i na obrocie. Tak? Tutaj dochodzi do sytuacji, w której opłaca się zamrozić kapitał w surowcu i go przetrzymać jak najdłużej, gdyż wzrosty cen surowców są wyższe niż stopy procentowe. W związku z tym przykładowo producent klepki kupuje gigantyczne ilości drewna, trzyma to, bo wie, że drewno drożeje szybciej niż koszt kredytu, który na to wziął. Jakie są efekty? Efekty są takie, że jest trane, gdzie się tylko da cała masa różnych surowców i nie opłaca się ich przerabiać. A nawet jeśli się... Zostały przerobione, to nie opłaca się sprzedawać produktów, tylko się produkuje na magazyn, bo się wie, że za miesiąc, dwa, trzy sprzedaż z wyższym zyskiem. To jest najbardziej chore w inflacji. Rozpierdziela to wszystkie zdrowe mechanizmy rynkowe. W normalnej gospodarce opłaca ci się kupić najpóźniej jak się tylko da, żeby nie mrozić kapitału i sprzedać najszybciej jak się tylko da, żeby jak najszybciej wziąć pieniądze, kupić więcej, przerobić więcej czy zrobić jak najwięcej obrotów. W sytuacji, w której mamy wysoką inflację, opłaca się zrobić rzeczy zupełnie irracjonalne, chore. I takie sytuacje mamy do czyni i takie rzeczy mamy do czynienia nie tylko w firmach, ale również w domach. Ludzie zaczęli robić zapasy żywności, nie tylko dlatego, że się boją, co będzie na jesieni i czy jedzenie będzie dostępne, ale dlatego, że wiedzą, że na jesieni jedzenie będzie o kilkadziesiąt procent droższe. W związku z tym, jak mają nadwyżki finansowe, albo źle zabrzmiało tak socjalistycznie, przepraszam, jakim zostaje coś yy, z pensji, to wolą sobie kupić teraz na przykład peklowaną, yy, peklowaną tą yy, szynkę, czy jakąś konserwę rybną, bo wiedzą, że za pół roku będzie kilkadziesiąt procent droższa. Więc zaoszczędzą, drodzy państwo. No to jest chore, naprawdę. Ludzie mają poupychane po szafkach coraz więcej żarcia. Więcej, ostatnio mój serdeczny przyjaciel się przyznał, że kupił 10 rys papieru ksero. Dlaczego się tak pytam? Kurde, 10 rys, ryza 500 sztuk, 10 rys. 5 tysięcy kartek, to też tak długo, dużo druku jest nie, to mi na 4 lata starczy. To po kiego grzyba ci tyle papieru? Bądź drożeje, bądź drożeje. I ludzie kitrają, 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 bo i to jest w normalnych warunkach, jest to kompletnie absurdalne. Bo, tak, bo trzeba to gdzieś przechowywać, zabiera miejsce, może się zniszczyć, może się przeterminować, no bez sensu to jest. Ale jak wiesz, że może się tak zdarzyć, że za chwilę yy, ceny wzrosną ci o 100-200%, wiecie, jak spojrzałem na ceny papieru do drukarki, ostatnio jak kupowałem, bo ja też mało drukuję, ostatnio jak kupowałem, kupowałem po 9 zł ryzę. Okazuje się, że teraz kupić ryzę za 20 zł jest bardzo trudno. Taki trochę lepszy papier po trzy dychy chodzi za ryzę. Niedawno 9. No, to jest kurde nienormalne. Kawa. Masakra. I to jest chore. I ostatnią rzeczą, do której doprowadza inflacja, jest to, że w ogóle ludzie nie chcą sprzedawać. No bo po co mają sprzedawać, jak za chwilę i tak zdrożeje? I, I dochodzi do sytuacji, w której w zasadzie gospodarka staje, wszystko się rozpierdziela i my idziemy w tym kierunku, drodzy państwo. Więc w tym momencie stymulowanie inflacji jeszcze bardziej w imię wygranych wyborów, to jest jak dawanie słodyczy w dużych ilościach dziecku, które ma cukrzycę, tylko po to, żeby ciebie bardziej lubiło i żeby na rozprawie rozwodowej powiedziało, że woli zostać z tobą niż z tym drugim rodzicem. No to jest krzywdzy, świadome działanie na szkodę w celu osiągnięcia doraźnych osobistych korzyści. To jest czysta i zwykła podłość. Różnica między tą sytuacją sądową a gospodarczą jest taka, że jak się sędzia dowie, że ty krzywdzisz własnego dzieciaka i karmisz dużą ilością słodyczy, dzieciaka, który ma cukrzycę, to jak się dowie, to ci może nawet odebrać prawa rodzicielskie, bo jesteś złamas a nie rodzic. Natomiast yy, natomiast polityków nie czeka za to kompletnie nic, kompletnie żadna negatywna konsekwencja za to ich nie czeka. I taka jest różnica. W sposób oczywisty, wszystkie programy socjalne stymulują inflację. A najbardziej stymulują inflację takie programy socjalne, które są na zasadzie takiego czystego roznawnictwa forsy. Ludzie mają to do siebie takie podejście łatwo przyszło, łatwo poszło. Jak wpompowujesz w system, pieniądze bez pokrycia, to po prostu dajesz ludziom kasę. To nie idą i je wydają. I to powoduje inflację. Oczywiście powoduje to również jakieś pozytywne rzeczy. Na przykład stymuluje, stymuluje popyt. Ale, ale popyt raz jest dobry, raz jest zły. W momencie, w którym, w momencie, w którym ten popyt można łatwo zaspokoić, to, to stymulowanie popytu jest ok, bo w tym momencie, gdzie nie ma problemu, że ci, którzy wyprodukują produkty, nie mają komu sprzedać. Więc, więc jest na, na zwiększony popyt, odpowiedzią jest zwiększona podaż i gospodarka się kręci. Natomiast w momencie, w którym mamy szaloną inflację czyli sytuację, w której podaż nie nadąża za popytem. I dlatego rosną ceny, bo jest za mało towarów i usług w stosunku do pieniądza na rynku. Jak jeszcze bardziej stymulujemy popyt, to nie, nie, ten popyt nie jest zaspokajany przez podaż, więc rosną ceny. I tyle. Drodzy Państwo, teraz przeczytamy sobie artykuł źródłowy, żeby nie być gołosłownym. Artykuł źródłowy pochodzi z portalu Wyborcza Biz. Napisał go pan Leszek Kostrzewski tytuł artykułu Pis w kampanii wyborczej ogłosi zmianę 500 plus na 700 plus kropka. Czy od tego przybędzie dzieci i co z inflacją? Nie, nie przybędzie od tego dzieci. Już niestety wiemy, że ten program jest nieskuteczny, jeśli chodzi o stymulację urodzeń. Dzeń, dzeń chyba, że obcokrajowców w Polsce może być skuteczny, bo Polk już powiedziały, że za kilkaset złotych nie będą rodzić dzieci. Oczywiście się powiedziały to swoimi działaniami. Natomiast inflacja od tego wzrośnie. To odpowiadam z góry. Czytamy, co tutaj jest napisane. Świadczenie 500 plus traci realnie na wartości. Dlatego konieczna jest jego waloryzacja. Mówi nam polityk PiS. Waloryzacja powinna być co roku, ale... A nie tylko raz na wybory, odpowiadają eksperci, tylko co na to inflacja. Nie wiem, którzy eksperci, ponieważ, no, drodzy Państwo, mi się częściej zdarza mieć trafne przewidywania niż ci telewizyjni eksperci, też kierunkowe studia kończyłem. Drodzy Państwo, moim zdaniem program 500 plus jest do likwidacji. Niestety, on był OK. W momencie, w którym była bardzo dużo bieda w Polsce. I jednocześnie no, sytuacja gospodarcza była w miarę okej. Okay. Teraz sytuacja gospodarcza jest beznadziejna i po prostu nas na to nie stać. Tyle. Natomiast na pewno nie powinien być waloryzowany. Na pewno nie powinien być podnoszony. Natomiast pisowcy, dlaczego go będą ponosić na wybory, żeby było takie poczucie, że dają, żeby elektorat socjalny zaklaskał w i poszedł na nich głosować. 13,9% to najnowszy odczyt inflacji za maj, poinformował właśnie Główny Urząd Statystyczny. Od ćwierćwiecza ceny nie rosły w Polsce w tak szalonym tempie. Pieniądze tracą na wartości, zatem także m.in. realna wartość 500. PiS wprowadził swój sztandarowy program w 2016 roku, i od tego czasu nie było żadnej waloryzacji świadczeń. To powoduje, że jak wyliczył Instytut Emerytalny, obecnie 500 plus jest de facto warte około 395 zł, niedługo będzie warte jeszcze mniej. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Instytut obliczył też o ile więcej Dostawałyby rodziny, gdyby waloryzować co roku 500, plus, tak jak waloryzuje się emerytury, czyli o inflację i 20% wzrostu płac. Gdyby funkcjonowały podwyżki, takie jak w przypadku emerytur, 500 plus wynosiłoby dziś 614 zł. Szacuje dr Antoni Kołek, szef Instytutu Emerytalnego. Jak się jednak dowiadujemy, PiS chce być i w przyszłorocznej kampanii wyborczej ogłosi, że podnosi 500 plus do 700 plus. Niewykluczone, że o planowanej podwyżce 500 plus partia władzy wspomni już wcześniej, bo na sobotniej, 4 czerwca, konwencji PiS. Mi się osobiście wydaje, że teraz mogą zacząć o tym gadać, natomiast powiedzą, że, że wprowadzą to już po wyborach. Teraz obiecają, a po wyborach wprowadzą, lub też druga opcja, tak to wprowadzą, żeby pierwsze transze były tuż przed wyborami. Wydaje mi się raczej, że wprowadzą tak, żeby pierwsze transze były y, 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 tuż przed wyborami. Y, z bardzo prostej przyczyny, że. <słysk> i powiedzą, że platforma to zabierze. Nie zaprzeczam, ale też nie potwierdzam, że przedstawimy propozycję w sprawie waloryzacji 500. Dziś wartość tych pieniędzy jest mniejsza niż kilka lat temu. Wydaje się, że 500 należałoby zrewaloryzować na, na poziomie 40%, mówi kilka dni temu na antenie Polskiego Radia 24 poseł PiS Paweł Lisiecki. Waloryzacja na wybory. Ekonomista e, Rafał Mundry, który od lat analizuje dane demograficzne, przyznaje, że oczekuje od władzy jasnego stanowiska, że 500 plus to już tylko program socjalny, a nie demograficzny, demograficzny bo od 500 plus już dawno dzieci nie przybywa. Ale oni to powiedzieli jakiś czas temu. Hmm. W całym 2021 urodziło się 331 tysięcy dzieci, czyli 24 tysiące mniej niż rok wcześniej, ale tutaj trzeba zwrócić uwagę, że to no też jest wina tego, co robili w kontekście, w kontekście tych, w kontekście zarazy, jak ograniczani ludziom dostęp do lekarzy itd. To najgorsze dane, jeśli chodzi o urodzenia, od końca II wojny światowej. Dane GUS oznaczają, że populacja Polski kurczy się w zastraszającym tempie, tym, ale za to PiS ściąga obcokrajowców, którym prawdopodobnie niedługo no, ściąga obcokrajowców. Tymczasem ogłaszając w kwietniu 2016 program 500+, działacze i ministrowie z rządu PiS zapewniali, że od teraz wskaźniki demograficzne wystrzelą. Nic z tego. Jeszcze przed pandemią liczba urodzeń spadła do poziomu sprzed wprowadzenia programu 500+. Od 700 też dzieci nie przybędzie, bo do tego potrzebna jest kompleksowa polityka rodzinna. Zgadzam się. E, pozwalająca łączyć pracę z wychowywaniem dzieci, poprawa służby zdrowia albo przynajmniej jej niepogarszanie. E, większa liczba i co za tym idzie dostępność żłobków itd. Tak analizuje Mądry. I dodaje, dziś 500+, to zatem tylko program socjalny. A skoro tak, to powinien być waloryzowany co rok. Obawiam się jednak, że waloryzację Yy, waloryzacja będzie tylko raz przed wyborami, aby zdobyć większe poparcie społeczne. Moim zdaniem powinni to po prostu w cholerę skasować. Waloryzacja 500 plus to kolejny pomysł pis na wybory. Kilka dni temu yy, pisaliśmy na wyborcza biz, że rząd szykuje też prezenty dla emerytów, 14 emeryturę już na stałe, a dodatkowo jeszcze 15 emeryturę. Wyobrażacie sobie 13, 14, 15. no Kurde. Ech. Masakra. A ty za to wszystko płacisz, podatniku? E, pomysł z 15 emeryturą i 700 plus e, może mieć poważne konsekwencje dla gospodarki. Dlaczego? Bo gdy władze podnoszą stopy procentowe, żeby zahamować inflację. Nie, 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 nie. To nie władze podnoszą. To Rada Polityki Pieniężnej, która. Wyraźnie trochę się tak zerwała, jakby ze smyczy, tak mówię kolokwialnie, oczywiście nikogo nic nie oskarżam, i takie mam wrażenie, jakby no oni sobie przypomnieli, że ich, ich powinnością jest walka o stabilność złotówki. To, to nie władza podnosi, to przez władzę trzeba podnosić. Żeby zahamować inflację, dorzucanie pustego pieniądza osłabia efekt wyższych stóp procentowych i stymuluje inflację. Tłumaczy Antoni Kołek. No ja wytłumaczyłem, na jakiej zasadzie to działa. 500 plus kosztuje około 400 miliardów, czyli zwiększymy kwotę świadczenia do 700 plus. Koszty programu skoczą do 56 miliardów. Hmm. Kto? Nie płacącemu za to zabroni. No bo przecież niebogatemu widzieliśmy wszyscy oświadczenia majątkowe polityków. No nie są to jacyś turbokrezusi. No biedni też nie są. W porównaniu do zwykłych Polaków to nawet bym powiedział dość zamożni. No ale bogaty ci na pewno nie są. Gdyby byli bogaci, to przecież na pewno zapłaciliby z własnych pieniędzy. Pozdrawiam drodzy Państwo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!